Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj Wam pokażę, jak poradzić sobie z problemem w Waszym liczniku 206 lub Peugeot Partnerze i takim tam wszystkim podobnym z jednej rodziny. Zobaczcie, po przekręceniu tutaj kluczyka nie wyświetla się ilość przejechanych kilometrów w samochodzie. Możemy nawet odpalić. Nie wyświetla się nic. Po włączeniu świateł, jak widzicie, nie wszystkie kontrolki się świecą. Sorry za syf, auto dopiero tam będę składał parę jakichś gównianych elementów, ponieważ bardzo tanio je kupiłem i jeszcze go nie sprzątałem po prostu. Widać tutaj, że się nie świecą, nie świeci się podświetlenie przejechanych kilometrów i najprawdopodobniej tutaj też chyba będzie jedna żarówka i tutaj podobnie, lub to będzie jedna. Zdemontujemy sobie i zobaczymy, co tam dalej, jak to dalej wygląda. Pokażę Wam krok po kroku, jak naprawić to, ponieważ tutaj tutaj na kontroli technicznej nie przejdzie mi to kontroli, ponieważ nieznany jest przebieg, nie wiadomo ile jest, po prostu jest to od dawna nietolerowane we Francji, więc obowiązkowo trzeba to wymienić. Poza tym sam nawet nie wiem, ile ten samochód ma przejechane, więc za chwilę się dowiemy. Coś podejrzewam, że ponad 300, ale to nie sprawia różnicy. Ok, żeby zacząć, będziemy musieli sobie pod kierownicą tutaj obniżyć kierownicę maksimum na dół. Następnie musimy pociągnąć tutaj to do siebie. Widzicie? Wyszło. O, tutaj powinno wyskoczyć. Sorry, że jedną ręką. O, nic na siłę, nie ma strasznej tragedii. Syf, jak mówiłem, niesamowity. Także sorry. Nie, ja to sprzątałem. Tutaj mamy jedną śrubę Torx 20. Także zaczniemy sobie od wykręcenia tej śruby. Oczywiście gasimy samochód, wyłączamy tutaj wszystko. Wyłączamy też światła, żeby nic się nie paliło. No i co? I zaczynamy odkręcanie. I wyciągamy sobie w górę. Z tyłu mamy w tym przypadku dwie wtyczki i musimy sobie najpierw je odłączyć. Aby sobie to zrobić, tutaj mamy taki guziczek, musimy go wcisnąć, następnie tutaj tym czarnym plastikiem do końca w lewo. Teraz wtyczka powinna wyjść nam bez problemu. To samo w przypadku drugiej wtyczki. Wciskamy lepiej dwoma rękami. Jednym wciskamy, drugim przesuwamy czarną dźwignię. Odłączamy. Mamy już wyciągnięty licznik na wierzchu. W ogóle zauważyłem, że tutaj chyba brakuje coś. Nie wiem. Tutaj mała niespodzianka w wyciągnięciu licznika. Widzę, że tu w ogóle brakuje jakichś żarówek. Także tu w ogóle brakuje dwóch z prawej strony. Na pewno tutaj widzę, że były, ponieważ jest to jedna od informowania o tym, że pojazd jest otwarty, a druga o zapiętych pasach. Podejrzewam, że był jakiś problem tutaj w tym samochodzie. Ktoś nie naprawił i postanowił pozbyć się kontrolek. Także całe szczęście, że tutaj też zaglądłem. Po prostu kupimy sobie te żarówki. Wszystkie. I tutaj wymienimy te, co nie świecą.
tego zauważyłem, to będzie ta, jest to żarówka od przebiegu kilometrów, przejechanego dystansu. Widać ewidentnie, czekajcie, może kamera złapie, że jest spalona. Teraz widać dobrze. Żaróweczka jest spalona. Należy to wszystko wymienić. Dla próby możemy sobie zrobić taki test, że zamienimy sobie żarówkę i zobaczymy po prostu, czy będzie działało. Weźmiemy sobie jedną stąd. Sprawdzę tylko, czy jest cała. Wygląda na całą. Wygląda na całą. Zamienimy sobie ją tutaj. Ponieważ nie mam tej żarówki, chciałem tylko Wam pokazać. Ja będę musiał sobie podjechać i kupić, lub zamówimy zaraz. Zobaczymy, ile czasu, jak to będzie wyglądało. Wkładamy, przekręcamy do końca. Wkładamy, przekręcamy do końca w prawo. No i spróbujemy stestować, czy teraz wyświetla się przebieg w tym samochodzie. Co do montażu tych wtyczek, nie wszyscy to muszą wiedzieć, prawda? Nie każdy to wie. Wystarczy, że je tutaj wsadzimy do środka, do końca. Następnie pociągniemy dźwignię w odwrotnym kierunku. O, i do końca. Ona pstryknie. Wtedy znaczy, że wszystko weszło ładnie do końca. No, oświadczeni poradzą sobie, wiedzą. Tutaj tak samo. O. Skoczyło. Zostawię tylko tak. Uwaga, bo też będzie to tylko pomna chwila. Dowiem się, jaki przebieg ma ten pojazd. Działa. Inspekcja. Wow, 275 tysięcy. Myślałem, że 300 coś będzie miał, także super wiadomość dla mnie też. No i co, ja zamawiam żarówki. Muszę sobie sprawdzić dokładnie, jakie są. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że mogłem Wam pomóc. No co, ja lecę zobaczyć tutaj do sklepu, czy są takie żaróweczki. Mam już tutaj model wyciągnięty. Sprawdzę jeszcze raz dokładnie, czy jakieś inne nie są popalone. Dokupię brakujące. Koszt na pewno niewielki. Także myślę, że nie będzie z tym problemu. Ewentualnie zamówimy sobie przez internet. Wolałbym to zrobić na miejscu, bo był już kłopot z głowy. Dzisiaj by było to wszystko skończone. Wiem, że to jest 1,2 W. Żarówka, z tego co widziałem tam na szybko na internecie. No ale zaraz sobie taką dobierzemy sami. Gdzie jest spalona? Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Cześć.